Te wydarzenia syryjskie, one pokazały jedną rzecz, która moim zdaniem no, jest natychmiast do poprawy, a mianowicie to, że taka propagandowa wojna w Polsce trwa i naprawdę jest ona bardzo zaawansowana, ale jakby skala tej propagandy, która się przelała przez internet, przez media społecznościowe, związane z gazem sarin, związane z rakietami Tomahawk, wskazuje na to, że państwo polskie przegrywa, państwo polskie przegrywa batalię w tym zakresie. Ja napisałem kilka dni temu taki wpis, że to jest bardzo ważne zjawisko. Po Polsce jest potrzebna dywizja wojska, która będzie z tym walczyła, dlatego że jeśli nikt z tym nie zrobi nic, to będzie efekt taki, że Macierewicz wezwie do wojska rekruta, a rekrut będzie miał w głowie, że jest szkolony przeciwko temu, kto ma rację. I to natychmiast jest do poprawy. To jest tak samo ważne jak karabiny maszynowe. Kompletnie nie rozumie tego, dlaczego nikt z tym nic nie zrobi. Nam są niepotrzebni hakerzy, nam są potrzebni ludzie, którzy będą pisali w internecie prawdę, powtarzali, powtarzali, powtarzali tą prawdę. I to trzeba zrobić natychmiast. To jest pilne, bo to już trwa. Inwazja w tym zakresie już trwa.